Cześć, aleluja. Dzisiaj mamy ostatni dzień maja, 31, czyli wszystkim anielom, petronelom i innym osobom, które mają dzisiaj imieniny bądź urodziny, czy jakąkolwiek inną uroczystość, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. A w dzisiejszej naszej drodze ze Słowem, udajemy się właśnie nomen omen w drogę z Maryją. W drogę z Maryją, która udała się z pośpiechem w góry do swojej krewnej Elżbiety. I chciałbym dwie cechy Maryi, które bardzo mocno dotykają mnie w tym fragmencie, poruszyć. Pierwsze to bezgraniczne podążenie za Słowem, takie zero-jedynkowe. Bóg do mnie mówi, czyli ja idę. Popatrzcie chwilkę na Maryję. Jest to bardzo młoda dziewczyna, zjawia jej się anioł, który mówi, że jej krewna, którą wszyscy mają za osobę niepłodną, jest już w ciąży i Maryja to przyjmuje. Chwilowo pomijam też historię, że ma zostać Matką Syna Bożego, ale Maryja to wszystko przyjmuje od tak. Bóg tak powiedział, więc ja to przyjmuję, więc ja idę. Idzie w góry, nie patrząc na swój błogosławiony stan, nie patrząc na dużą odległość, nie patrząc na zmęczenie, nie patrząc na nic. Bóg powiedział, czyli ja idę. Pełne zaufanie do Boga i do Jego Słowa. I druga rzeczywistość to zakochanie się, takie przepełnienie uwielbieniem, taka radość, która wypływa z serca Maryi, której ona nie może i nawet nie chce zatrzymać dla siebie. To błogosławienie, to uwielbienie, które dokonuje się w jej sercu, w efekcie tworzy najwspanialszy hymn, jeden z najwspanialszych hymnów, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym, czyli Magnifikat, wielbi dusza moja Pana. 5 dni temu przeżywaliśmy Dzień Matki. Wielu z nas pobiegło do swoich mam z kwiatkami, czy też z jakimiś innymi słodyczami. Wielu z nas wspominało swoje mamy, które już są u Ojca w niebie, w modlitwie, czy w miłych wspomnieniach. Wierzę, że dzisiaj Jezus chce zapytać Ciebie, jaki jest Twój stosunek do Jego mamy, która jest też Twoją mamą, dzięki testamentowi z krzyża. Jaka jest Twoja relacja, czy ona w ogóle jest? Zapraszam Cię, abyś dzisiaj spędził trochę czasu z Matką. Poproś ją, aby wstawiała się za Tobą. Choćby w tych dwóch kwestiach, aby Twoje serce było przepełnione uwielbieniem, przepełnione chwaleniem Boga, tak byś nie mógł i nie chciał tego zatrzymywać. Bo Bóg na tej bazie może tworzyć dzieła wielkie, takie jak Magnifikat, ku swojej chwale i na pożytek ludzki. Oraz, aby wstawiała się także w tym drugim, w tej drugiej przestrzeni, czyli w tym, abyś całkowicie zaufał Bogu, całkowicie zaufał Jego Słowu. I po prostu szedł za Nim. Tak jak Maryja. To jest prawdziwa droga do zwycięstwa.